Znamenne chrześcijaństwo, który jest takim rewolucji. Czytajmy z listu do Rzymian, kapitel 11, pierwszy rozdział, wers 16 od 16 do 21. List do Rzymian, pierwszy rozdział, od 16 do 21. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą w zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w nim bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Kapitel 3. Trzeci rozdział, list do Rzymian, trzeci rozdział, kapitel 3, vers 9 i 16. Wiersza 9 do 26. Trzeci rozdział, listu do Rzymian, od wiersza 9 do 26. Cóż więc przewyższamy i wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swymi knują zdradę, jak brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do drzwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego zgrzeszonym zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłaganą przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla pokazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej sprawiedliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Wichtig ist zum Beispiel der Heilige Schrift. List do Rzymian jest bardzo ważnym dokumentem Pisma Świętego. Wir finden in diesem Brief die Grundwahrheit des Christentums. W tym liście znajdujemy te gruntowne prawdy Pisma Świętego. Es wird uns hier, tutaj jest nam przedstawiana ta Ewangelia Boża. Das ist eine großartige. A jest to szczególnego rodzaju poselstwo.
This is the Evangelium Gottes. To jest Ewangelia Boża. This God declared is the Botschaft is in God. I źródło tego poselstwa jest w samym Bogu. Und es wird auch genannt das Evangelium seines Sohnes. I ona jest też nazywana Ewangelium Syna Jego. Der Inhalt dieser Botschaft ist Christus, der Sohn. Treścią tego poselstwa to jest Chrystus, Syn Boży. Und wir haben hier den Schreiber dieses Römerbriefs vor uns. I mamy tutaj przed sobą tego pisarza, tego listu do Rzymian. Pesach in vers 16. Który powiedział w wierszu 16, pierwszy rozdział. Schämlich des Evangeliums nicht. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Wenn dieses Evangelium verkündigt wird, gdy ta Ewangelia jest głoszona, dann wird gelacht über solche Menschen frechlich. To tacy ludzie z pogardą wyśmiewają się. Aber das kündigte Paulus nicht. Ale to nie obchodziło w ogóle Pawła. Ten apostel ma w rady großartige Botschaft. Gdyż on wiedział, jak szczególnego rodzaju poselstwo on ma do ogłoszenia. Dieses Evangelium ist nicht nur eine Botschaft. I ta Ewangelia nie jest tylko swego rodzaju poselstwem. Nein, es ist eine Kraft. Nie, ona jest też im mocą. In dieser Botschaft ist die Kraft, Menschen zu retten. Gdyż w tym poselstwie zawarta jest moc, aby zmienić ludzi. Und wir werden jetzt vier Titel vorstellen. I na dzisiejszy wieczór, na pierwszą godzinę, chciałbym wymienić cztery tytuły. Hauptthema heute Abend ist die Gerechtigkeit des Christen. Takim połowicznym tematem dzisiejszego wieczoru to jest usprawiedliwienie chrześcijan. Und wir müssen zuerst kommt es. Przepraszam, głównym tematem. Wir müssen zuerst den Charakter des Zornes Gottes vorstellen. Najpierw musimy przedstawić charakter gniewu Bożego. Und darum spricht hier in Vers 18. I o tym on nam mówi tutaj w wierszu 18. Gottes Zorn ist die Opposition Gottes gegen alles Böse. Gniew Boży to jest opozycja Boża przeciwko wszelkiemu złu. Gegen alles, was gegen ihn ist und gegen das Wort Gottes. Przeciwko wszystkiemu, co jest przeciwko Bogu i co jest skierowane przeciwko Słowu Bożemu. Dieser Zorn Gottes wird offenbar vom Himmel. I ten gniew Boży objawia się z nieba. Das heißt, hin auf diesen großen Gerichtstag. I wskazuje na ten wielki dzień sądu. Es wird am Ende der Bibel uns gezeigt, który pokazany jest na końcu Biblii, taki jak großer weißer Thron vorgestellt. Tam przedstawiony jest nam wielki biały tron. Und da werden alle Menschen erscheinen, przed którym będą musieli stawić się wszyscy ludzie. Die Gottlos gelebt. Tych, którzy bezbożnie żyli. Und Gott wird sie berichten. I Bóg będzie ich sądził. Gottes Zorn wird offenbar vom Himmel. I ten Boży Zorn objawia się z nieba. Über alle Gottlosigkeit. Przeciwko wszelkiej bezbożności. Das sind die Menschen, die sich nicht um Gott kümmern. A to chodzi o wszystkich ludzi, którzy troszczą się o Boga. Und alle Ungerechtigkeit. Jak również też i wszelkie nieprawości. Das sind Menschen, die das Gegenteil leben, was Gottes Willen ist. A to mowa jest o wszystkich ludziach, którzy sprzeciwnie żyją objawionej woli Bożej. Und das Wort sagt hier, dass alle Menschen die Wahrheit über Gott wissen können. I Słowo nam tutaj mówi, że wszyscy ludzie mogą znaleźć
wszystkim im powierzyć. Ale oni ją posiadają w nieprawości. Przemocy. Und doch könnte solche Gottlosen Menschen
przez dwie rzeczy. Vers 20 wird uns gezeigt durch die Schöpfung. W wierszu 20 jest to pokazane, że mogą Boga poznać się przez stworzenie. Das gemachte, das, was Gott geschaffen hat. To stworzenie, które Bóg stworzył i uczynił, zeigt diese Göttlichkeit dieses Gottes. Ono pokazuje boskość tego Boga. Und ich komme noch einmal auf die verschiedenen Länder, die ich bereise. Jeszcze raz wracam do tego różnorodnej historii krajów, które odwiedzam. Wir wissen, komm ich aus der Schweiz. Tak jak wszyscy na pewno wiecie, pochodzą ze Szwajcarii. Nie wiem, czy wszyscy już kiedykolwiek byliście Szwajcarii, aber sicher habt ihr Bilder gesehen. Ale z pewnością widzieliście zdjęcia ze Szwajcarii. Die Schweiz ist ein schönes Land. I Szwajcaria jest pięknym krajem. Und ich habe lange Jahre gedacht, dass es das schönste Land der Welt ist. I ja przez długie lata myślałem, że to jest najpiękniejszy kraj na świecie. Im letzten Jahr habe meine Kinder mir eine Reise geschenkt. Nach Schottland. A w zeszłym roku dzieci nasze podarowały nam podróż do Szkocji. Da habe ich gesehen, dieses Land ist fast so schön wie die Schweiz. I wtedy stwierdziłem, że ten kraj jest prawie tak samo piękny jak Szwajcaria. Bo będzie i lepiej do Reise. I gdy tak będziemy przejeżdżali przez wszystkie kraje. Jeżeli was podać, to będziemy mogli w nich oglądać wspaniałość Stwórcy. Das können auch gottlose Menschen erkennen. To mogą również rozpoznać bezbożni ludzie. Wenn sie nie die Bibel in die Hand nehmen, nawet gdyby nigdy w życiu nie wzięli do ręki swojej Biblii. I nie dali in die Kirche. I tacy ludzie też i nigdy nie chodzą do kościoła. Aber sie können in der Schöpfung Gott erkennen. Ale oni mogą w stworzeniu poznać Boga. Aber in Vers 21 meist die Bibel auch eine zweite Möglichkeit gibt. Auf Vers 21 Biblia wskazuje nam na drugą możliwość. Weiß ich noch, wie ich darüber schon nachgedacht habe. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek na ten temat zastanawialiście się. Jedes Land hat eine Regierung. Że każdy kraj ma swój własny rząd. Das ist doch erstaunlich. To jest przecież godne podziwu. Und vielleicht denkt ihr, eine Regierung kommt zustande durch politische Aktivität. I może ktoś myśli, że rząd powstaje na skutek politycznej aktywności pewnych ludzi. Das ist natürlich die menschliche Seite. Naturalnie, tak to jest z strony ludzkiej. Aber es gibt eine göttliche Seite. Ale również jest też i Boża strona tej sprawy. Jede Regierung ist von Gott. Każdy rząd pochodzi od Boga. Gott setzt die Regierungen ein. To Bóg ustanawia rządy w krajach. Und es ist eine große Gnade, dass es in jedem Land eine Regierung gibt. I to rzeczywiście jest wielką łaską, że w każdym kraju istnieje rząd. Wir Schweizer sind oft nicht zufrieden mit unserer Regierung. My, Szwajcarzy, nie jesteśmy bardzo często zadowoleni z naszego rządu. Und ihr wahrscheinlich auch nicht immer. I wy prawdopodobnie też nie zawsze. Aber wir wollen daran denken, dass es eine große Gnade ist, dass er eine Regierung hat. Ale zawsze o tym myślmy, że to jest wielka łaska, że w ogóle istnieje rząd w jakimś kraju. Und das ist gerichtig. I że w tych krajach istnieją sądy. Und das böse Strafe. W których to zło jest karane. Das kann eigentlich jeder Mensch erkennen. I w zasadzie każdy człowiek może to poznać, a stawi alkohol bez stawili, że również i w tym jest zawarta ręka Boża. Tam stellt też die Bibel die zweite Gruppe der Menschen vor. A następnie Biblia nam przedstawia drugą grupę ludzi. Ten kapitel 2, w drugim rozdziale, vers 1-16, od 1-16 wiersza. Es ist der anständige Mensch. Mowa tutaj jest o porządnym człowieku. Der lebt nicht in den schlimmsten Sünden.
wszystkie absztajnige Verhaltensweise. I również też cechuje się odpowiednimi sposobami zachowania się pomiędzy ludźmi. Pod kątem słońca, który i słowo Boże mówi do Oli, interes, kapitel 2, vers 1. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, this help is to lead to a true even always. Który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Ten tu ten autem richtes tust das selbe. Das ist das selbsterrichtete Mensch. Tutaj oglądamy człowieka, który sam z siebie usprawiedliwia. Sie schauen prächtig herab auf den Trinker. Oni z pogardą spoglądają na pijaka. Auf den, der in den Drogen lebt. Również i na takiego człowieka, który żyje w nałogu narkotyków. Und stellt ihn vor als Sünder. I oni go określają, że to są grzesznicy. Und selbst Sünder. A przecież sam i on grzeszy, aber nicht so offensichtlich. Ale nie w taki jawny sposób, aber wie nie wolno. Tylko w skrytości. Das ist der eine Charakter des selbstgerechten Menschen. To jest jedna z cech tych samousprawiedliwiających się ludzi. Voller Hochmut richtet den Menschen von dem er meint, dass schlechte Leben ausmacht. Pełnej pysze posądzają innych ludzi, o których myślą, że żyją w sposób bardziej grzeszny niż oni sami. Und zweitens, interesji. I po drugie, oglądamy wiersz czwarty. Verachten den Reichtum der Güte und Geduld und Namen Gottes. Taki człowiek pogarda bogactwem dobroci, cierpliwości i pokłaśliwości Bożej. Dass Gott in sein Leben eingreift. On czuje to, że Bóg wkracza również w jego życie. Vielleicht hat Probleme in seinem Firmenleben. Może pojawią się problemy w firmie, którą prowadzi. Vielleicht hat einen Unfall. Może taki człowiek ulec jakiemuś wypadkowi. Oder bekommt einen Kranker. Albo może zachorować. Und ich hatte vor einigen Monaten so einen Mann von mir. Ja, kilka miesięcy temu miałem właśnie coś z takim człowiekiem. Der sprach über eine Krankheit. On opowiadał o pewnej chorobie. Und er lebte sich aber gegen Gott. I on wynosił się, czy burzył się przeciwko Bogu. Was ist das für ein Gott, der so eine Krankheit auf einem Menschen? I powiedział, coś to jest za Bóg, który tego rodzaju chorobę składa na człowieka. Er erkennt nicht, dass Gott es güte bei. A w ogóle tego nie poznaje, że za tym kryje się Boża dobroć. Indem er durch schwere Dinge ihn zu Buße bleibt. Który Bóg chce, aby przez te wszystkie okoliczności życia takiego człowieka doprowadzić do pokuty. Od die guten Dinge, a dobre rzeczy, die hinter selbstverständlichen Dingen przyjmuje taki człowiek jako rzecz samą przecież zrozumiałą, że tak ma być. Oder ach, nicht Gott dafür. I nigdy Bogu za to nie dziękuję. Das sind seine zwei Charakterzüge des anständigen Menschen. Takie są
Jest to człowiek, który chodzi do kościoła. And very good. I to jest człowiek religijny. Das war damals als der Römerbrief geschrieben worden ist vor 2000 Jahren. W tamtych czasach, gdy był pisany list do Rzymian, około 2000 lat wstecz, die Juden, to byli Izrael. To byli właśnie Żydzi, czyli lud izraelski. Sie hatten das Alte Testament. Oni właśnie posiadali Stary Testament. Sie waren religiös. Byli ludźmi religijnymi. Sie gingen in die Synagoge. Chodzili do synagogi. Sie gingen zum Tempel. I chodzili do świątyni w Jerozolimie. Und diese Gruppe Menschen gibt es auch. I taką grupę ludzi oglądamy również dzisiaj. Sie hören sich Predigten an. Oni przysłuchują się różnego rodzaju kazaniom. Sie besuchen die Kirche. Oni odwiedzają kościoły. Und sie sind stolz auf sich. I oni są dumni z tego i z samego siebie. Das wird uns in der 17. Zeit. To jest przedstawione na wierszu 17 tego drugiego rozdziału. Werde dich auf das Gesetz, auf Gottes Wort stützen. Ty, który polegasz, czy opierasz się na zakonie, und dich Gottes rühmst. I chlub się Bogiem. Zweitens, zeigt sich auf Prediger der Moral. A po drugie, on tutaj, ten człowiek stawia siebie samego jako tego kaznodzieję moralności. Das können wir finden in Vers 21 im letzten Satz. O tym możecie przeczytać w wierszu 21, ostatnim zdaniem. Wenn du predigst, man soll nicht stehen und du stehst. Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Das ist moral predigen den anderen. To właśnie jest głoszenie moralności innym ludziom. Und selbst in geheimen tut man es nicht. A samemu w skrytości czyni się te rzeczy tak samo. Und dann wird uns in Vers 25 gezeigt. Nie, w 25 pokazane jest. Ta person ist der Religion anzugehören. Że ten człowiek dumny jest z tego, że należy do religii. Es wird davon der Beschneidung gesprochen. Mowa jest tutaj w tym wierszu o obrzezaniu. Und das war das Kennzeichen, dass man zum Volk Gottes gehört. I to był znak tego, że do tego ludu Bożego się należało. Von Gott gegeben ist äußeres Zeichen. Był to przez Boga darowany taki zewnętrzny znak. Und diese Menschen waren wirklich äußerlich bei Gott. I ci ludzie rzeczywiście, tak w sposób zewnętrzny, oni byli z Bogiem. Aber innerlich völlig fern. Ale w swoim wnętrzu byli w wielkim oddaleniu od Boga. Als unser Herr Jesus auf der Erde war, gdy nasz Pan Jezus był na tej ziemi, da hat eine Geschichte erzählt von einem Vater mit zwei Söhnen. On opowiadał historię o ojcu, który miał dwóch synów. Ten eine geht weg und verbraucht das Vermögen mit dem. Jeden z tych synów poszedł do domu ojcowskiego i zużył tą majątność, która na niego przypadała przed rzecznikami. To jest ein Bild des Unmoralischen Menschen. I on jest obrazem tych ludzi niemoralnych. Aber der zweite Sohn blieb immer äußerlich verbraucht. Ale drugi ze synem pozostawał zawsze w sposób zewnętrzny razem z ojcem. Sam Bild ist religiöse Mensch. I on jest obrazem tych ludzi religijnych. Aber innerlich war er genauso fern. Ale wewnętrz swoim dokładnie tak samo był oddalony od Boga jak jego brat. Und er könnte Gott kennen, weil er Gottes Wort in Händen hat. I on Boga poznać, gdyż on miał w rękach swoje słowo Boże. Ten umorany się wręcz kan an der Schöpfung Gott erkennen. Człowiek niemoralny też może poznać Boga na podstawie oglądania stworzenia. Ten anständige Mensch wird auf das Gewissen verwiesen. A człowiek porządny otrzymuje wskazówkę, że ma spojrzeć do swojego sumienia. Ten jeden Mensch hat ein Gewissen. Gdyż każdy człowiek posiada sumienie. Das ist von Gott ihm gegeben. Jest to darowane sumienie przez samego Boga.
I Słowo Boże teraz razem tutaj grupuje te wszystkie grupy ludzi. A Festnoy od wiersza 9 kapitu 3, z 3 rozdziału. We have to get the space in this story from this gesehen. Najpierw oglądaliśmy tą istotę Niebu Bożego. Zweitens jest ten zustand des Menschen betrachtet in diesen 3 grupy. Po drugie oglądaliśmy stan poszczególnych ludzi w tych 3 grupach. Und jetzt zeigen wir das Urteil Gottes über alle diese 3 grupy. A teraz pokażemy ten wyrok Boży dotyczący tych 3 grupy ludzi. Und im Kapitel 3 das neue Mittelskind zeigen. I w 3 rozdziale, w 1-9 pokazane jest das alle gute Versündung. Że wszyscy znajdują się pod grzechem, pod wpływem grzechu. Und in Vers 10, das kein Gerechten, auch nicht ein. A w wierszu 10 czytamy, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Und tam werden eine Anzahl Bibelverse des Alten Testamentes. A następnie są w dalszej części zacytowane różnorodne miejsca z Biblii ze Starego Testamentu. Und es wird uns Menschen gezeigt, wie wir gesündigt haben. I to nam ludziom pokazane jest, w jaki sposób my zgrzeszyliśmy. Und das ist von uns aller. A jest to prawda o nas wszystkim. Es wird gebrochen, dass keiner uns tut. Jest tutaj mowa o tym, że nikt nie czyni dobra. Das ist das Sündige mit den Händen. A tu mowa jest o tym grzeszeniu naszymi rękami. Das ist etwas mit nämlich Selbstbedienungsladen ohne zu bezahlen. To jest na przykład zabranie jakiegoś towaru w sklepie samoobsługowym i nie zapłacenie za niego. Es gibt in der Schweiz eine Gerichtsverwirrung in dieser Sache. W Szwajcarii istnieje pewnego rodzaju pomieszanie pojęć w tym temacie. Man hat bei uns, wenn jemand zu viel gegessen hat. Mówi się u nas o kimś takim, który za dużo się najadł. Pan sagt man, ich habe gesündigt. To wtedy taki człowiek mówi sam o sobie, zgrzeszyłem. Und wenn man in Selbstbedienungsladen etwas mitgenommen hat. Ale gdy coś zabiera w sklepie samoobsługowym, dann man ich bezahlt. Nie płacąc za tą rzecz, to sagt man, ich habe das organisiert. To mówi, wtedy zorganizowałem sobie to. Aber das ist nicht organisiert. Ale to nie jest zorganizować sobie coś. Das ist gestohlen. To jest kradzież. Das ist das Sündigen mit Händen. To jest właśnie zgrzeszyć rękami. Dann haben wir in Vers 14 das Sündigen mit dem Mund. Następnie oglądamy w wierszu 14 grzeszenie poprzez usta. Ihr Mund ist voll des Fluchens. Usta ich są pełne przekleństwa. Das wisst ihr alle und hört es auch. Wy to wszyscy dokładnie wiecie i słyszycie na co dzień. Wie schlimm Menschen sündigen mit dem Mund. Jak bardzo ludzie grzeszą swoimi ustami. Tak święte in Vers 15 von den Füßen. A następnie wierszu 15 mówi o nogach ich. Das sind die Wege des Menschen, die sündigen Wege des Menschen. Tutaj oglądamy obrazowo przedstawione te drogi ludzi grzesznych. Und da spricht der Klittens vom Inneren des Menschen. A po czwarte mówi o wnętrzu człowieka. In Vers 18, mianowicie wiersz 18, es ist keine Furcht Gottes. Nie ma bojaźni Bożej. Furcht Gottes ist, sich zu fürchten, etwas zu tun, was Gott misfällt. Bojaźń Boża to jest właśnie obawa, aby uczynić coś, co nie podoba się Bogu. Und er fasst das Urteil Gottes über die Menschen zusammen. I autor teraz wszystko razem streszcza ten wyrok Boży nad wszystkimi ludźmi. I ten wyrok Boży przez to wyrażając się w wierszu 19. Die ganze Welt ist dem Gericht Gottes verfallen. Że cały świat podlega sądowi Bożemu. Damit meint er alle Menschen. Ma na myśli tutaj wszystkich ludzi. Der Unmoralisch, tych niemoralnych, der Anständigen, tych porządnych, der Religiösen, tych religijnych.
przeżyli w kraju. I król, jeden z nich może zgrzeszył bardzo wielkimi grzechami, ale Andrzej Fajnelcy, ktoś inny zgrzeszył niewielkimi grzechami. Efekt jest i skarb Unterschied, ale mówię tutaj, nie ma różnicy. Ten ale haben gesündigt, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Unterreichen ich, die haben keine Gottes. I nie dostępują do Pana Boże, das ist der Streit. Tak mówi wiersz 26. Die Menschen, die sie leben, gehen ten Gericht Gottes. Ludzie w ten sposób żyją, zdążają w kierunku Sądu Bożego. Das ist die erste taka jest poważna i dobitna prawda płynąca ze Słowa Bożego. A więc to będzie całe grosu. Ale teraz możemy przejść do tego wielkiego poselstwa. Co widzę? Ewangelium Bożej. Możemy przejść do tej Ewangelii Bożej. Es war der Schwede. Die Menschen vorzustellen, wie der Kapel die Menschen. W tych przeszłych minutach ciężko mi było przedstawiać obraz ludzi. Und jeder, der in diesem Raum ist, und ehrlich ist mit sich selbst. I każdy z was, który tu siedzisz w tej sali i jesteś szczery w stosunku do samego siebie, ten ustawi ja, ale ich habe gesündigt. Musisz to przyznać, tak, również i ja zgrzeszyłem. Und wer hat erkennt? I też, kto to pozna, wer so ehrlich ist, das zuzugeben? I kto będzie szczery, aby przyznać to, ten im Gott ist großen aus. Temu człowiekowi Bóg daje tą możliwość wyjścia z tej sytuacji. Nämlich den Glauben an Jesus Christus. A mianowicie wiarę Jezusa Chrystusa. In Vers 22 wird das vorgestellt. Co oglądamy w wierszu 22? Zweitens, zwei Tatsachen jetzt vorgestellt, die sind wichtig sind. I teraz dwie bardzo ważne sprawy z rzeczywistości naszej są przedstawione. Der Glaube an den Herrn Jesus, erstens, po pierwsze wiara w Pana Jezusa, po Vers 25, zweitens, i po drugie, co pokazuje wiersz 25, der Glaube an sein Blut. Wiara Jego krew. Das sagt uns die Person und das Werk, das erlösende Werk des Herrn Jesus. I te wiersze pokazują nam osobę i dokonane dzieło Pana Jezusa. In welchem Gott jede Sünde das Heil die Rettung anbietet. Któremu Bóg to zbawienie i ratunek teraz oferuje. Jezus i kto to zbawienie przyjmuje w osobie Pana Jezusa, też otrzymuje usprawiedliwienie Boże. Chciałbym teraz wyjaśnić, co to jest usprawiedliwienie Boże. To jest ein Zustand, der dem Gott in Überraschung ist. Jest to stan, który jest stanem takim, w którym Bóg jest zgodny z tym stanem. Das ist ein Zustand des Menschen, den Gott ablehnt. Jest to stan człowieka takiego, którego Bóg może przyjąć. Und den Zustand können wir nicht erwerben durch gute Werke. I tego rodzaju stan nie możemy pozyskać sobie poprzez dobre uczynki. Diese Gerechtigkeit Gottes wird uns offeriert. Ta sprawiedliwość Boża, to usprawiedliwienie Boże jest nam tutaj zaoferowane. Frei, kostenlos. W sposób wolny i bezpłatny. Wenn ein Jesus im Glauben als Retter annimmt, kto przyjmuje Pana Jezusa we wierze jako swojego ratownika, ten wird die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Temu właśnie jest człowiekowi podarowane usprawiedliwienie Boże. Durch den Glauben an den Herrn Jesus. Poprzez wiarę Pana Jezusa. Ist ein Mensch
i wybraczną wypłotkę. Człowiek może być doprowadzony do tej jednomyślności z Bogiem. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Takie jest właśnie usprawiedliwienie Boże. Diese Gott, dessen Natur gegen alles Böse in Opposition ist. Ten Bóg, którego natura zawsze jest w opozycji przeciwko wszelkiemu złu. Diese Ansprüche Gottes wurde befriedigt durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus. I te sprawiedliwe żądania Boże zostały zaspokojone przez te dokonane dzieło usprawiedliwienia przez Pana Jezusa. Er hat, unser Heiland hat für uns diese Gerechtigkeit Gottes erworben am Kreuz abgenommen. Nasz Zbawiciel to usprawiedliwienie Boże pozyskał tam dla nas na krzyżu Patrony. Co recytuje Pesach Szwarty? I tak czytamy w wierszu 21. Jest aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża. Und in Vers 22 durch Glauben an Jesus Christus. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale i tak dla wszystkich, którzy wierzą. Es ist nötig, dass persönlich im Glauben zu erbrechen. Jest to rzeczą konieczną, że każdy osobiście musi do Ego uchwycić się wiarą. Und das ist umsonst. A to wszystko jest darowane za darmo. Der glaubende Mensch wird umsonst gerichtet. Człowiek wierzący jest za darmo usprawiedliwiony. Würde denken, dass jetzt alle Menschen zuknę. I tak może pomyśleć, byśmy teraz wszyscy ludzie będą to wszystko brali, pytali się tego. Normalno, wenn etwas kostenlos ist. Gdyż normalnie w życiu, jeżeli coś oferowane jest bezpłatnie, zagrają die Menschen zu, to wtedy ludzie odbierają to. Mam gewissen von euch, dass ich eine eigene Betrieb hatte. Niektórzy z Was wiedzą, że ja miałem też i swoje własne przedsiębiorstwo. Nawet i likwidujemy. I gdy likwidowałem je, da einige Geräte, die der Zeitung kostenlos anbieten. I wtedy niektóre z maszyn w gazecie lokalnej bezpłatnie zaoferowałem. I na sam Mittwoch kam dieses kostenlose Inserat. Mianowicie w środę te ogłoszenie pojawiło się w lokalnej gazecie. U morgen są sekskiny i telefony rozstawili. A następnego dnia o 6 rano już rozdzwoniły się telefony. Gdyż jeżeli człowiek ma coś otrzymać bezpłatnie, to szybko chwyta się od tego warunku. Dlaczegoż nie? Dieses Heiland an Jesus. Dlaczego by nie uchwycić również tego zbawienia w Panu Jezusie? Das kostenlos anbieten. Które jest właśnie bezpłatnie oferowane. Ich weiß, warum du es noch nicht anbieten hast. Ale ja wiem, dlaczego ty jeszcze dotychczas nie przyjąłeś. Weil du zu stolz bist. Dlatego, że jesteś zbyt dumny. Weil du nicht zugeben willst, dass du ein Sünder bist. Dlatego, że ty nie chcesz przyznać tego, że jesteś grzesznikiem. Odejmijmy jeden i jeden i zmrał. I teraz właśnie prosimy każdego, który jest w tym pomieszczeniu dzisiaj. Überwinde deinen Stolz. Przezwyciężysz swoją dumę. Und geh zu Gott. I idź do Boga. Bekenne, dass du ein Sünder bist. Wyznaj mu, że ty jesteś grzesznikiem. Und glaube an den Namen und das Werk des Herrn Jesus. I wierz w imię i dokonane dzieło przez Pana Jezusa. Dann kommst du diese Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Wtedy te usprawiedliwienie Boże otrzymujesz w podarunku. Und du bist in Überraschung gebracht. I wtedy będziesz doprowadzony do tego stanu jednomyślności z Bogiem. Und dann bekommst du Frieden. I wtedy również i otrzymasz pokój.